Witaj Aneta, jak czujesz się po sparingu, bo dzisiaj Cię złapaliśmy na sesji sparingowej. Jak się czujesz, jak to wyglądało Twoim okiem? Czuję się bardzo dobrze. To już tak naprawdę trzeci nasz sparing na tym obozie. Trener tutaj zaplanował taki trochę turniej sparingowy, żeby przyzwyczaić się pod te walki, które stoczymy na Mistrzostwach Świata. Więc dzisiaj tak naprawdę ostatni sparing, ostatnia walka, czyli finał. No i bardzo dobrze się czuję, znakomicie. Czyli rytm tych sparingów jest przystosowany do tego rytmu turniejowego, tak? Tak, czyli te starty, które macie, ten dzień po dniu, to tak wygląda, taka jest imitacja trochę turnieju, tak? Dokładnie, tak. Tutaj właśnie tak sparujemy jakby w takich samych zasadach. Dodatkowo mamy jakiś trening przed sparingiem, żeby też trenerzy mogli zobaczyć, jakby po jakim treningu się czujemy najlepiej. To zgrupowanie wchodzi w taką fazę już najważniejszą, najcięższe obciążenia już pomalutku się kończą, prawda? Zgadza się. Już teraz tak naprawdę schodzimy z tych obciążeń. Właśnie to były ostatnie 4 dni takiej ciężkiej pracy. Jutro mamy całkowity reset, więc łapiemy tą świeżość. Później już zaczynamy, wchodzimy w taki cykl po jednym treningu dziennie, więc jakby to nasze ciało się zregeneruje w tym czasie, żeby być gotowym na Mistrzostwa Świata po prostu. A jak oceniasz te Twoje ciało i przygotowanie po tym pierwszym turnieju tutaj w Cetniewie? No, myślę, że jest całkiem dobrze. Jeszcze mamy 2 tygodnie tak naprawdę czasu, więc tak naprawdę ten szlif dopiero teraz zaczniemy robić, bo gdy przyjdzie odpoczynek, to nasze ciało odpocznie, będzie szybsze, będzie jeszcze lepsze oczko, aczkolwiek no to nie mogę narzekać. Tak samo na szybkość wydaje mi się, że nie będę narzekała też w tej wadze, bo robię tutaj sparingi z lżejszymi ode mnie dziewczynami i nie widzę tej różnicy szybkości, więc to jest bardzo dobry prognostyk moim zdaniem. Myślę, że wytrzymałościowo też jest całkiem w porządku. Tutaj trener nam wydłuża te rundy gdzieś do 3 minut i 20 sekund, skraca nam te przerwy jeszcze do 40 sekund. Także myślę, że te 20 sekund różnicy w przerwie oraz 20 sekund mniej boksowania też zrobi dużą robotę po prostu. A to ja Ci przerwę. Ten cykl, to o czym mówisz w tej chwili, o zmianach czasowych troszeczkę, to jest przy każdych takich zgrupowaniach, czy to jest wymóg, czy pomysł na te Mistrzostwa Świata? Nie, często to się robi. Często czy to w klubie tak robimy, czy często zdarza się, że boksujemy nawet po 4 minuty, wydłużamy te rundy, żeby jakby tą wydolność, wytrzymałość zbudować po prostu troszkę większą, niż będzie nam potrzebne na zawodach, no bo gdy przyjdzie stres i w ogóle, to wiadomo, że wszystko troszkę spada. Duża radość jest z mniejszego zbijania wagi? Zdecydowanie. Tak, zdecydowanie tak. Jestem przede wszystkim spokojniejsza. Jakby na mojej głowie nie ma tego, że muszę robić tą wagę i stresować się o to, że muszę zrobić dodatkowe treningi, czy jak trener zaplanuje wolne, to ja jakby tego wolnego sobie nie mogę zrobić, tylko muszę iść i zrobić trening. No bo jakby tak byłam trochę też nauczona od jakiegoś czasu, więc teraz dla mnie to jest duża zmiana, muszę powiedzieć. Krótko mówiąc, możemy po treningu skoczyć na kebaba i nie robić tu różnicy. No aż tak to może nie. Zaszalałem. Trochę zaszalałeś. Jakby trzymam dietę, jestem w kontakcie z dietetykiem, on mnie prowadzi pod Mistrzostwa Świata, więc jakby to wszystko też musi być zbilansowane oczywiście. Więc też mam trochę mniejszą kaloryczność w tym momencie, ale jakby mam też posiłki, które bardzo lubię, typu naleśniki, czy placuszki i po prostu z tego czerpię radość. No dobrze, ty jesteś zawodniczką, która już nie na jednej imprezie była, Mistrzostwa Świata nie robią na tobie wrażenia, czy jednak robią, jak to jest w tym wypadku? Powiem Ci tak, że im większa jest ta skala zawodów, tym bardziej się tym jaram, można tak powiedzieć. Czyli motywacja rośnie. Tak, zdecydowanie tak. Wiem, że tam będzie cały świat, jakby nie mogę się doczekać. Zobaczę mnóstwo nowych zawodniczek, a tym bardziej teraz w wadze 66 kg, która jest nową kategorią wagową, totalnie nie mam pojęcia, kogo się mogę tam spodziewać. Więc ja się bardzo cieszę. Ja w ogóle uwielbiam startować, jestem zawodniczką, która może jeździć z turnieju na turniej. Ja się wtedy czuję, że rozwijam po prostu. A jak fizycznie? Zdrowie jest? Wszystko ok? Tak. Nie mogę na nic narzekać. Macie tu dobrą też opiekę, wszystko, jeżeli chodzi o fizjoterapeutę, prawda? Tak, zgadza się. Dba o nas, także w porządku. No i niech tak zostanie do Mistrzostw Świata i trzymam kciuki i życzę z całego serca medalu. Dziękuję. Trzymajcie kciuki.